Ale to także jest przypomnienie o naszej wielkiej godności. Często się za katolickiej nauce zarzuca, że są jakieś podziały, że jest dyskryminacja kobiet. A tutaj święty Paweł bardzo wyraźnie mówi, i to trzeba tym wszystkim, którzy to zarzucają, to trzeba im to ciągle czytać. Galatów 3, 26, 29. Trzeba im czytać. Wszyscy. Dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina. Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzn ani kobiety. Wszyscy, bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.